Pomorze mimo ogromnego skoku rozwojowego ostatnich dziesięcioleci wciąż pozostaje na statystycznym końcu pod względem czytelnictwa w Polsce. Ktoś to województwo powinien w jakim stopniu koordynować, także monitorować stan czytelnictwa i postanowiliśmy, że taki monitoring będzie przeprowadzony w skali całego województwa pod różnymi aspektami. I te dane nie są niestety pozytywne. I trzeba się wspólnie zastanowić w dialogu samorządu województwa pomorskiego, w tym oczywiście wojewódzka i miejska biblioteka publiczna, ale też organy prowadzące, czyli wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miasta, także sami bibliotekarze, w jaki sposób zwiększyć czytelnictwo. Zorganizowaliśmy badania, jak to właściwie z tym czytelnictwem w województwie pomorskim jest. Powstało bardzo solidne opracowanie, pokazujące jasne i mniej jasne punkty na mapie pomorzowego czytelnictwa. No i jednak w 2022 roku czytelników w Gdańsku, podkreślę, przybyło nam blisko 10 tysięcy zarejestrowanych. To dużo. A wypożyczeń było, proszę sobie wyobrazić, więcej o około 1/4. Wszystkich razem. I tych, gdy książkę zabieramy ze sobą do domu, i tych, nad którą się pochylamy w czytelni. O 1/4. Zadziwiająco dużo w gdańskich bibliotekach. 2022 rok był bardzo korzystny. W województwie pomorskim już tak niekoniecznie, zależy gdzie. I ta nasza dzisiejsza konferencja ma służyć temu, żeby mapa województwa pomorskiego, czy dokładnie mapa czytelnictwa w województwie pomorskim, stawała się coraz jaśniejsza na całym swoim obszarze. Kres książki wieszczono już nie jeden raz. I tak jak i innych, wieszczono, że teatr zginie, bo weszło kino, jak kino zginie, bo weszła telewizja. Teraz telewizja ginie, bo weszły streamingi, ale jednak okazuje się, że raczej to coś dochodzi jako dodatkowy element, niż zastępuje inny. Wymuszając oczywiście zmianę, dzisiaj widzimy, książka funkcjonuje. Nie jesteśmy najuboższym województwem, a poziom czytelnictwa mamy, co wynika z badań Biblioteki Narodowej, no słabszy niż przeciętna w Polsce. I próbowaliśmy to zdiagnozować. Badaliśmy bibliotekarzy, badaliśmy samorządowców, czyli organy prowadzące, i badaliśmy użytkowników bibliotek. Natomiast kluczową rzeczą rzeczywiście dla nas było to, aby się zastanowić, z czego biorą się takie, a nie inne wskaźniki. I w porównaniu z innymi województwami wyglądamy dosyć kiepsko. Na przykład jeśli idzie o liczbę bibliotek, i czytelników przypadających na bibliotekę, na bibliotekarza, tam różne były wskaźniki i te wskaźniki przynajmniej w niektórych aspektach sytuują nas w dolnej części tabeli w układzie województw. To jest niezwykle ważne, żeby po pierwsze uświadomić sobie problemy, które są związane z czytelnictwem, z poziomem czytelnictwa na Pomorzu, no i oczywiście formułowanie pewnej strategii rozwojowej, w jaki sposób możemy zwiększyć czytelnictwo. To jest niezwykle ważny aspekt życia społecznego i chcieliśmy tą konferencją dzisiaj uświadomić opinii publicznej na Pomorzu, że warto rozwijać biblioteki i warto dostosowywać się do zmieniającej się rzeczywistości.